we Frankfurcie na stoisku Volkswagena. Nowość goni nowość. Na stoisku spotkamy pana PR menadżera Volkswagen Polska, Tomasza Todera. Która nowość jest najważniejsza? Jest ich tyle, że nie wiadomo, na którą patrzeć. Stoimy koło T-Roka. Ten samochód jest zapowiedzią, właściwie w pewnym sensie kontynuacją ofensywy wśród modeli SUV-ów marki Volkswagen. Ofensywę tę zapoczątkował Volkswagen Tiguan, debiutujący w minionym roku. W tej chwili prezentujemy T-Roka, samochód, który łączy z jednej strony moc SUV-a, nawiązuje w ten sposób do Tiguana, a z drugiej strony taką dynamikę i kompaktowość właśnie samochodów mniejszych hatchbacka typu Golf. Auto charakteryzuje się bardzo takim dynamicznym, charyzmatycznym wyglądem, designem. Oferowane jest w wersjach dwukolorowych, można go bardzo mocno indywidualizować. Wyróżnia się także mnóstwem systemów innowacyjnych. Bez wątpienia bezpieczeństwo to wyznacznik, czy wyróżnik tego modelu na tle innych aut w tej klasie. Pod maską, jak na SUV-a przystało, bardzo mocne silniki od 115 do 190 koni, napęd na 4 koła, skrzynia DSG. W polskich salonach samochód zadebiutuje pod koniec tego roku. Kiedy będziemy znali ceny? Cenniki zostaną opublikowane na początku października, wtedy rozpocznie się przedsprzedaż, a tak jak wspomniałem, do pierwszych klientów samochody trafią pod koniec tego roku. Polo, podobnie jak T-Roc, również zadebiutuje w salonach w grudniu, wtedy samochody trafią do dealerów. Zamawiać je będzie można już za kilka tygodni, na początku października. Polo także wyróżnia się na tle swoich konkurentów. To całkowicie nowy model. Tutaj na targach swoją światową premierę ma Polo GTI. Auto o mocy 200 koni mechanicznych, które do setki rozpędza się w 6,7 sekundy. Samochód zbudowany po raz pierwszy na platformie MQB, zatem dużo większy od poprzednika. Bagażnik ma teraz 305 litrów. W poprzednim modelu Polo były to 204 litry, zatem widać, jak bardzo ten samochód urósł. Urósł na długość, urósł na szerokość, jest troszeczkę niższy. Nabrał zatem dużo dynamiczniejszych kształtów.